Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się dzisiaj w warszawskich Włochach i to tutaj właśnie powstaje nowy wiadukt, a właściwie stary jest wyburzany i powstaje zupełnie nowy. Obok wiaduktów kolejowych i wiaduktu nieużytecznego, który jest nieużywany tam po drugiej stronie. Właśnie znajdujemy się obok stacji kolejowej Warszawa-Włochy i obok niej powstaje nowy wiadukt nad ulicą Globusową. Wiadukt ulicy Świerszcza i ulicy Potrzebny, który w tym miejscu jest jakże potrzebny, musi powstać całkowicie ponownie od zera i może więcej o jego historii Wam trochę opowiem. Wiadukt wyciągu ulicy Świerszcza i Potrzebnej został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Niemal 60 lat intensywnej eksploatacji i brak gruntownych remontów sprawił, że obiekt wymaga całkowitej renowacji. Potwierdziły to przeprowadzone w 2021 roku badania techniczne konstrukcji. No i wtedy ZDM zdecydował, że potrzebny jest kapitalny remont. Obiekt zyska nową płytę pomostową, a podpory, tak zwane przyczółki, zostaną skute i dozbrojone. W ten sposób zostaną dostosowane do położenia nowej płyty. Remont potrwa około 11 miesięcy i tak inaczej jest to cały czas planowane. 11 miesięcy licząc od lutego 2023 do końca, właściwie mogę nawet Wam powiedzieć dokładnie, do stycznia 2024 roku, 15 dokładnie. Przynajmniej tak mamy to podane na info ulicę. No i faktycznie prace trwają już faktycznie. Z tego wiaduktu nie ma. On był etapami rozbierany. Jedna część drogowa została rozebrana wcześniej. Teraz została rozebrana część piesza. Dlaczego to jest robione etapami? Dlatego, że część piesza musiała być pozostawiona. Piesi mieli cały czas mieć możliwość przechodzenia z jednej na drugą stronę i tak też to się właśnie tutaj też stało. Tak samo ruch na ulicy Globusowej miał cały czas pozostać. Bo wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby przejazd ulicą Globusową został zamknięty w tym miejscu. Jakby ja nie wyobrażam sobie tej części Włoch. Jakby wyobraźcie sobie brak linii 189 jadącej w tym miejscu. No właśnie, to chyba jest niemożliwe. Ta linia jest już całkowicie zatoczona w tym momencie, a co by się stało, gdyby jej nie było? No chyba to byłby jakiś już kompletny Armagedon. Ale mniejsza z tym. Ważne jest to, że faktycznie ruch tutaj pozostał. Co prawda na dole jest tylko i wyłącznie na jednej z jezdni, po jednym pasie w każdym kierunku, ale nie jest aż tak źle. Samochody przejeżdżają i tak na większości dalszej trasy samochody mają tylko i wyłącznie po jednym pasie ruchu, więc podobnie to wygląda. Tu też przy okazji na tym skrzyżowaniu powstało jedno nowe miejsce do zawracania na czas przebudowy. No i samochody funkcjonują. Tak samo jest część, jeżeli chodzi o pierwszą część tunelu. Ona jest tylko i wyłącznie też jedna, w zależności od tego, która nawa jest aktualnie przebudowana. Teraz samochody jeżdżą nawą wschodnią, czyli po prawej stronie i również część piesza jest po prawej stronie oddana do użytku, patrząc teraz na kamerę. Natomiast niedługo zostaną prace przerzucone na drugą stronę, no bo faktycznie, biorąc pod uwagę, że tytułowe dźwigary zostały zamontowane wczoraj, kiedy film nagrywałem, czyli w poniedziałek 11 listopada, no to faktycznie prace będą musiały postępować etapowo na jednej i drugiej stronie. Trzeba będzie całą tą płytę wykonać, zabetonować i wszystkie prace nie mogą też być realizowane nad jeżdżącymi samochodami czy też pieszymi. No i w tym miejscu możemy zobaczyć, że faktycznie prace teraz już trwają i nowa konstrukcja powstaje krok po kroku. Po pierwsze, najważniejsze to są właśnie te dwa, a właściwie trzy, cztery nawet nowe dźwigary, które tutaj zostały umiejscowione. Jak przyjechałem tutaj, to jeszcze były montowane. Na ujęciach zona już faktycznie są na miejscu zamontowane. Dźwigar to jest ta część stalowa, na której właśnie jest osadzona cała nowa konstrukcja. Cała płyta właśnie wiaduktu w tym miejscu i one są osadzone na dwóch przyczółkach. Przyczółki się znajdują na jednym i drugim krańcu wiaduktu. Przyczółki pierwotnie miały być tylko i wyłącznie wzmocnione, że tak to powiem. Ostatecznie jednak trzeba było je całkowicie wyburzyć ze względu na to, że na wiadukcie była zieleń, no i jak wiadomo, zieleń trochę przepuściła wody, a woda w fundamentach właśnie przyczółków raczej nic dobrego nie robi. Dlatego trzeba było całkowicie je skuć i postawić od nowa, właściwie je wybetonować w tym miejscu. Faktycznie one są już obydwa, po jednej, po drugiej stronie całkowicie nowe, choć inwestycja powstaje etapami, tak jak powiedziałem. Najpierw część drogowa została przebudowana, później część piesza. Ruch pieszy dzięki temu właśnie był cały czas pozostawiony. Aktualnie ruch pieszy jest poprowadzony po nowej części wiaduktu, tak jak teraz widzicie. Jest to przejście przez sam środek placu budowy. Co prawda wejście od strony zachodniej jest trochę nie do znalezienia, że tak to powiem, bo to jest po prostu brama na środku ulicy i trzeba wejść, natomiast po drugiej stronie jest trochę lepiej zrobione.
Ważne jest to, że faktycznie to przejście jest pozostawione, bo mieszkańcy i piesi i towarzyści na okrągło, jakby mieli chodzić, naprawdę całkiem duży kawałek trzeba by zdobyć, bo w okolicy zbytnio żadnego nie ma przejścia nad ulicą Globusową, co jest na duży minus. Też od razu odpowiada na pytania, jeżeli chodzi o ekrany akustyczne. Wiem, że tu się faktycznie ekrany akustyczne znajdują. Nie wiem, czy będą połączone teraz w jedną długą całość. Będę o to pytać ZDM, jak będę najbliższy czas z nimi rozmawiać, bo faktycznie przydałoby się. Ale nie wiem, czy to będzie teraz zrealizowane w ramach tej inwestycji, jednak ekrany akustyczne znajdują się po stronie PKP, a wiadomo, że PKP i spółki miejskie raczej się zazwyczaj nie lubią dogadywać, no ale przydałoby się, by ta wyrwa została tutaj połączona, prawda? Natomiast tak to wygląda na dole. Na dole też sobie pozwoliłem zerknąć, jak wyglądają prace. To nie jest tak, że faktycznie ta jedna jezdnia została zamknięta i tu się nic nie dzieje. Jak widzicie, ciężki sprzęt jest tutaj faktycznie. No i zależnie od tego, jakie prace są teraz realizowane na dole, oczywiście krok po kroku ten ciężki sprzęt będzie musiał być przeniesiony na drugą nawę. Wtedy też ruch samochodowy i pieszy będzie przerzucony na drugą stronę. Więc to etapami jest realizowane, ale na spokojnie ruch samochodowy i pieszy cały czas będzie pozostawiony na tej części dolnej. Także tutaj raczej nie będzie większych problemów. No inwestycja ma się zakończyć na przestrzeni najbliższych 3-2 miesięcy, więc właściwie dużo już nie pozostało. Widać, że jedna płyta, jeżeli chodzi o część samochodową, jest już całkowicie gotowa, ta część piesza powstaje i co ważne, to nie jest tylko łącznie część piesza. W przyszłości może powstać w tym miejscu ścieżka rowerowa, właściwie droga rowerowa, natomiast w przyszłości, bo na razie nie ma planu, żeby ta droga rowerowa powstała na tym ciągu wzdłuż ulicy Świeższa i Potrzebnej, natomiast będzie pozostawiona rezerwa, jakby w przyszłości potrzeba była i będą faktycznie plany zagospodarowania na wybudowanie w tym miejscu drogi rowerowej. Także dobrze, że jest o tym myślane, natomiast zieleń wróci na nowy wiadukt, ale będzie zrobiona w ten sposób, aby nie ingerować w samą konstrukcję wiaduktu, więc będzie po prostu w donicach. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was do zostania patronami, dzięki temu kanałowi Zenosz jest całkowicie niezależny i ten film powstał dzięki Wam właśnie, patronom, jak i również komentarzom, które pisaliście pod moimi filmami. Prosiliście bardzo, abym rozpoczął nagrywanie filmów na temat tej inwestycji, no i się pojawiłem i nagrywam. Tymczasem kolejne filmy na moim kanale, no postaram się w najbliższych dniach pojechać nagrać tramwaj na Kasprzaka, co tam się dzieje na Ordona, co się dzieje na Jana Kazimierza i jak tam wygląda nowe zielone torowisko tramwajowe, no obozowe, bo też przydałoby się podjechać i zobaczyć, jak to wygląda. No i oczywiście wszystkie pozostałe inwestycje, które powstają w ramach warszawskich inwestycji, czyli oczywiście trasa Łazienkowska, która już ma teraz dwie jezdnie po stronie Agrykoli, no i pozostałe inwestycje, które też krok po kroku postępują. Mam nadzieję, że w tym miesiącu też nagram film o trzeciej linii metra, o planowanych lokalizacjach nowych stacji metra wszystkich. Natomiast na pewno pojawię się w Gdyni w ramach Okiem Awizy Nosza i do Łodzi pojadę, żeby zobaczyć, jak tam tunel średnicowy powstaje u nich. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie mam żadnego pojęcia, jaki będziecie mieli film na jutro, bo w sumie nie mam nic przygotowanego. Cześć!